tej sesji będę chciał skoncentrować naszą uwagę na nadziei. Mówiliśmy o wierze, mówiliśmy, jak bardzo ważna jest wiara, że jest czymś, bez czego Bogu się podobać nie można, ale również dar zbawienia i wszelkie inne dary od Boga odbieramy poprzez naszą wiarę. Nasza wiara jest rękoma, które sięgają po Boży dar. Co to takiego jest nadzieja? Jak byście zdefiniowali nadzieję? Proszę? Oczekiwanie na spełnienie obietnicy. Wiecie, coś oczywistego okazuje się, że nie jest takie oczywiste. Dlatego o tym mówię. Dlatego właśnie sięgamy do tego. Dlatego o tym rozmawiamy. Jaką rolę odgrywa nadzieja w naszym życiu? Wiecie, że w Biblii dużo jest razy użyta słowa nadzieja, tak? Więc my też musimy, czytając Biblię, musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Co to jest wiara, tak? Co to jest nadzieja, co to jest miłość. Dla nas terminy oczywiste, ale kiedy staramy się to jakoś zdefiniować, okazuje się, że zaczynamy pływać, że to takie wcale oczywiste nie jest. Co daje nam nadzieja? Kolejne pytanie. Czym się różni wiara od nadziei? Proszę? No śmiało, śmiało. To tak troszeczkę naprzód na ożywienie. Ale wam tutaj dałem zagadkę. To jeszcze jedno pytanie. Skąd czerpać nadzieję? Dobrze, koniec pytań, nie męczę. Już was więcej nie męczę. Mój przyjaciel dał swojej córeczce na imię Nadzieja. Jednym z najpopularniejszych zwrotów, z jakim możemy się zderzyć w naszej polskiej kulturze, to jest to, że nadzieja jest matką głupich. Proszę? I powiem wam tak. Jest to głupie stwierdzenie. Jest to bardzo głupie stwierdzenie i powiem więcej. Nigdy powiem nawet tego nie powtarzajcie, bo to jest głupota. A w przypowieściach Salomona pisze, że nawet głupiec jak milczy uchodzi za mądrego. Więc nigdy głupot nie powtarzajcie. Nadzieja matką głupich to jest głupie stwierdzenie. Gdybyśmy się głębiej zastanowili nad tym powiedzeniem, nad tym zwrotem, to według tego nadzieja produkuje ludzi głupich. Jest to oczywiście absurd. Nikt nie chce być głupi, więc nikt tak naprawdę nie powinien mieć nadziei. Wiecie, my czasami nie uświadamiamy sobie tego, jak coś, co powtarzamy, może również wpływać na naszą świadomość, na postrzeganie pewnych rzeczy. To, że coś powiemy, to nie znaczy, że to nie działa. Jeden z niemieckich wysokich oficerów powiedział, że kłamstwo tysiąckrotnie powtarzane staje się prawdą. Więc powtarzając kłamstwa, zaczynamy w kłamstwo wierzyć. I nie zdajemy sobie nawet sprawy, jaki to ma wpływ na nasze życie. W przypowieściach Salomona pisze, że w mocy języka jest śmierć i życie. A więc to, co wypowiadamy, może albo nam przynieść życie, albo nam przynieść śmierć. Oczywiście nie o to chodzi, że i nie chcemy być ludźmi głupimi, dlatego powinniśmy mieć nadzieję. Czyli śmiem twierdzić, że diabłu zależy na tym, żebyśmy powtarzali bzdury, żebyśmy powtarzali jakieś takie, wiecie, głupie stwierdzenia. Bo jak zaczniemy to powtarzać, zaczniemy tak myśleć,
A jak zaczniemy tak myśleć, zaczniemy tak wierzyć. Widzimy, jakie tu jest połączenie. Widzimy, jak to również będzie uderzać w naszą wiarę, w nasze przekonania, fundamenty tego, co wierzymy. Jeśli głupotę powtarzamy, to zaczynamy głupio myśleć. A człowiek zawsze postępuje w zgodzie z tym, co myśli. Więc jeśli głupio myślę, będę głupio postępował. To jest pewna sekwencja zdarzeń, która prowadzi nas w tym przypadku do głupstw. W innym przypadku, jeżeli będziemy mądrze, rozważnie korzystać z naszego języka, będzie nas to prowadzić w dobrą stronę. Innym podobnie bezwiednie powtarzanym zwrotem jest: co cię nie zabije, to cię wzmocni. Słyszeliście takie powiedzenie? Coś wam powiem. Nigdy tych głupot nie powtarzajcie. To jest głupota. To jest kolejny bezmyślny zwrot, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Większość nawet nie wie, i to często chrześcijanie powtarzają ten zwrot, co cię nie zabije, to cię wzmocni. To tak nawet, wiecie, jest żartem, ale my zaczynamy w to wierzyć. Że jak przechodzisz przez doświadczenia, a one cię nie zabiły, to cię wzmocnią. Nieprawda. Nawet się nie zastanawiamy, że w tym momencie cytujemy Fryderyka Nietzschego, jednego z największych współczesnych przeciwników i krytyków chrześcijaństwa. Powtarzamy to przy okazji, właśnie jak wspomniałem, przechodzenia trudnych sytuacji, ale to jest również stwierdzenie, które nie jest zgodne z prawdą, a może nawet jest szkodliwe. Prawda jest taka, i to sobie zapamiętajmy wszyscy, co cię nie zabije, to cię nie zabije. I wcale nie musi wzmacniać. Nie słyszałem, żeby jeden papieros kogoś zabił. Ale też nie słyszałem, żeby jeden papieros kogokolwiek wzmocnił. Komory gazowe obozów koncentracyjnych miały unicestwić każdego, kto przekraczał bramę takiego obozu. Wiemy, że byli i nadal są jeszcze tacy, którzy przeszli przez to piekło na ziemi, przeżyli to. I czy to oznacza, że to, co ich nie zabiło, to ich wzmocniło? Zdecydowanie nie, wręcz przeciwnie. Ci, którzy jeszcze żyją, i z relacji tych świadków możemy słyszeć, że do dnia dzisiejszego słyszą krzyk ludzi, słyszą ujadanie psów pilnujących baraków, wycie syren i czują swąd spalonych zwłok. Zasypiają z lękiem i budzą się z przerażeniem. To, co ich nie zabiło, to ich nie zabiło, ale również ich nie wzmocniło. W żaden sposób. Często ci ludzie zmagają się z taką, wiecie, traumą poobozową. Natomiast nadzieja, która przyświecała niejednemu z nich, wcale nie czyniła ich głupimi, tylko mocniejszymi. Nadzieja, zadaniem nadziei jest nas wzmacniać. Dlatego musimy sobie jasno powiedzieć: nadzieja nie produkuje ludzi głupich. Nadzieja przyświeca mądrym i pomaga przetrwać ludziom wiary. A więc jeśli jesteś człowiekiem nadziei, jesteś człowiekiem mądrym i, tak jak mówię, nadzieja wcale nie ma nic z głupotą wspólnego, wręcz przeciwnie, z mądrością. Czym się różni wiara od nadziei? Zadałem wam takie pytanie i wprawiłem chyba w kłopot. Wiara sprawia, że osiągamy cel. Amen? Dobrze mówię? Czy ktoś ma inną definicję? Wiara sprawia, że osiągamy cel. Nadzieja towarzyszy nam w osiągnięciu celu. Przez wiarę jesteśmy zbawieni. Amen? Przez wiarę, i to mówiliśmy w poprzednim wykładzie, mówiliśmy, że przez wiarę jesteśmy zbawieni, natomiast nadzieja pomaga nam w zbawieniu trwać. Wiara, zilustrowałbym to w ten sposób. Wiara stawia maratończyka na linii startu.
Maratończyk zawsze staje na linii startu nie po to, żeby dobiec do połowy, nie po to, żeby sobie pobiegać, ale zadaniem, celem każdego maratończyka jest to, żeby osiągnąć metę, żeby osiągnąć cel. Jego wiara w jego siły, przygotowanie i umiejętności stawia go na linii startu. Ale nadzieja, że przebiegnie ten maraton, biegnie z nim do mety. Kiedy ktoś uwierzy w Jezusa, kiedy ktoś rodzi się na nowo, staje na linii startu do wieczności razem z Bogiem. Kiedy pozwalamy, kiedy przychodzimy do Jezusa takimi, jakimi jesteśmy, brudni, grzeszni, może nawet sami siebie nie warci. Wiecie, my różny możemy mieć obraz siebie poprzez kontekst życia, jaki prowadziliśmy. I również mamy wyobrażenie tego, jak sobie pomóc. Ale wszyscy jesteśmy tutaj równi, niezależnie od tego, jakie życiorysy mamy za sobą. Wszyscy przed Bogiem jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Mogę być grzesznikiem w garniturze, a mogę być grzesznikiem, wiecie, w połatanych jakichś ciuchach. Mogę być grzesznikiem zasiadającym w biurze, a mogę być grzesznikiem z noclegowni. Wiecie, tu nie ma żadnej różnicy. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Każdy w oczach Bożych jest równy. I kiedy zaczynamy start, kiedy przychodzimy do Jezusa, pokonani przez grzech, my musimy się do tego przyznać, pokonani przez grzech, nie daliśmy rady, grzech nas pokonał. I to wcale nie oznacza leżenie pod płotem tylko, to wcale nie oznacza przepicie swojego majątku, to wcale nie oznacza tylko przećpanie. Ale mogę prowadzić na oko bardzo dobre, spokojne, uczciwe życie i mogę być bardziej ofiarą, no bo mieszkam, dajmy na to, z mężem alkoholikiem, to on mi zniszczył życie, to jego wina, a ja tak naprawdę żyłam poprawnie. Każdy jest grzesznikiem, każdy jest przegrany w Bożych oczach. Bo Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Zostali odcięci od Bożego źródła. Grzech wybudował mur między człowiekiem a Panem Bogiem. I tylko jedna osoba ten mur zburzyła. Jezus Chrystus zrobił to na Golgocie, zrobił to na krzyżu. A następnie po 3 dniach został z martwych zbudzony. Żyje wiecznie. A skoro żyje, ma moc pomóc mnie i Tobie. Wiecie, co odróżnia Jezusa od wszystkich innych przywódców religijnych? No to, że zmartwychwstał. Umarli nie mogą pomóc. Umarły mi nie pomoże. Nie słyszałem, żeby zmartwychwstał jakikolwiek przywódca religijny. Ale o Jezusie wiemy, że zmartwychwstał i są na to liczne dowody. Między innymi ja jestem dowodem tego, że Jezus zmartwychwstał, bo moje życie nie zmienił jakiś system religijny. Mojego życia nie zmieniło coś w rodzaju, że opamiętałem się, bo nie byłem w stanie się opamiętać ze swoich nałogów. Moje życie zmienił żywy Jezus Chrystus. I od tamtego momentu rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu. Stanąłem na linii startu i teraz moja wiara patrzy na cel. Osiągnięcie wieczności z Bogiem, a nadzieja mi w tym towarzyszy. Nadzieja w tej drodze idzie razem ze mną. Moim celem jest wieczność z Chrystusem. Nadzieja pozwala mi przetrwać wszystkie dlaczego, wszystkie ale. Nadzieja jest niezbędna w podróży, jak niezbędne są nogi do tego, żeby biec. Jeśli wiara jest lokomotywą, która pędzi do celu, to nadzieja jest jak sieć trakcyjna, która towarzyszy lokomotywie przez całą drogę i daje jej zasilanie, i daje jej energię. To nadzieja daje nam energię do tego, żeby przetrwać każdy trudny dzień. Wiara ustawiona jest na cel, ale to nadzieja
jest czymś, co nam towarzyszy, co nas prowadzi do celu dzisiaj, jutro i pojutrze. Potrzebujemy wiary w Jezusa, która daje nam zbawienie, i potrzebujemy nadziei w Chrystusie, która daje nam wytrwałość. Rozumiemy różnicę? Czy mniej więcej tak jasno to staram się przekazać? A więc taka jest różnica. Wiara pokazuje nam cel. Nadzieja pomaga nam, daje nam siłę do tego, żeby cel osiągnąć. Wiecie, tu nie chodzi o nadzieję znowu w formie jakiegoś takiego życzenia. No mam nadzieję, że jakoś mi się powiedzie. No mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Ja powiem tak, to tak naprawdę ode mnie w dużej mierze zależy, jak będzie jutro. Zgadzacie się ze mną? No my możemy to uduchowić i powiedzieć, no to od Pana zależy. No amen. Wiecie, słyszałem taką historię kiedyś, że pewien człowiek przyjechał w dawnych, jakieś tam to były, nie wiem, które to były lata, ale gdzie zagraniczne auto to było coś. I jakiś student przyjechał na studia takim, to były teologiczne studia, przyjechał autem zagranicznym. No i koledzy się tam rozglądają, pytają go, skąd masz takie auto? On mówi, Pan dał. Zebrali się w kilkunastu, schowali mu to auto, bo nie było to na tyle duże, gdzieś tam mu je przenieśli i zostawili kartkę. Pan dał, Pan wziął, imię Pańskie niech będzie błogosławione. Wiecie, my możemy przeduchowić pewne rzeczy. Jak Bóg da? No oczywiście, jak Bóg da. Ale to, jak będzie wyglądało nasze jutro, zależy od decyzji, jaką podejmiemy dzisiaj. A Bóg chce nam sprzyjać w tym. Bóg chce nam błogosławić. Bóg chce nam otworzyć oczy. Chce otworzyć nasze serca, nasze uszy, żebyśmy mogli Go poznawać. Żebyśmy mogli razem z Nim osiągnąć ten cel. Biec do celu. I tym czymś jest nadzieja, którą mamy w Chrystusie, o czym również mówi Biblia, o nadziei w Chrystusie. Wiecie, w 2014 roku, zaledwie 3 lata temu, w Polsce odebrało sobie życie ponad 6 tysięcy osób. Jest to 6 tysięcy nekrologów napisanych ręką utraty nadziei. Wczoraj wam mówiłem w swoim świadectwie. Kiedy znika nadzieja, kiedy znika siła do życia, to wtedy zaczynają pojawiać się myśli samobójcze. I kiedy kończy się nadzieja, właśnie w miejsce nadziei przychodzą myśli o samounicestwieniu. Nie da się żyć bez nadziei. Nadzieja jest jak tlen, która odżywia najgłębsze komórki naszej duszy. Kiedy zaczyna brakować tlenu, zaczynamy się dusić, zaczynamy umierać. I tak jest w życiu człowieka, któremu zaczyna brakować nadziei. Ze statystyk policyjnych wynika, że głównymi przyczynami zamachów na własne życie, te, które oczywiście udało się ustalić, są: po pierwsze, konflikty rodzinne. Po drugie, zawód miłosny. Utrata źródła utrzymania. Przewlekła choroba. Śmierć bliskiej osoby. Problemy w szkole. Kalectwo. Choroba psychiczna. Depresja. To są sytuacje, które popychają ludzi do samobójstwa. I jeszcze te statystyki, no tutaj akurat tego nie przedstawiłem, ale nie uwzględniają czegoś takiego jak śmierć w wypadku pod wpływem alkoholu. To jest takie, bym powiedział, samobójstwo niezaplanowane, tak? Bo tutaj mamy o zaplanowanym samobójstwie, że ktoś sobie sznur wiesza na szyi i się wiesza, albo nie wiem, rzuca pod pociąg, tnie żyły, jakkolwiek. Są to samobójstwa zaplanowane. Ale jeszcze
ja to widzę takie samobójstwa niezaplanowane, kiedy ludzie pod wpływem alkoholu, narkotyków na przykład ulegają śmiertelnym wypadkom, bądź to samochodowym, bądź to, nie wiem, na jakichś budowach. Takie sytuacje również mają miejsce. I w tych obszarach tak wiele osób straciło nadzieję, a tym samym chęć do życia. Ale nie myślmy, że tylko ludzi w świecie dotykają takie problemy. Osobiście rozmawiałem przynajmniej z kilkoma osobami wierzącymi. Miałem rozmowy duszpasterskie, modliłem się o takie osoby, u których pojawiły się myśli samobójcze. I proszę, nie myślmy w ten sposób, że może przyjść, a to może niewierząca osoba była. Ludzie wierzący, tak się składa, o jakiejś też niższej, o takiej delikatniejszej strukturze psychicznej, również czasami cierpią na jakieś stany depresyjne, czy właśnie pojawiają się myśli samobójcze. Ale to byli ludzie, którzy mieli odwagę się przyznać. A ilu jest takich, którzy nie mają takiej odwagi, żeby się przyznać? Skąd w takim razie czerpać nadzieję? Co zrobić, żeby nadzieja w nas nie umarła? Bo kiedy umiera nadzieja, umiera człowiek. A zatem to nie nadzieja umiera ostatnia, jak mówi przysłowie, ale to człowiek, w którym umarła nadzieja. Ktoś powiedział, że śmierć jest najgorszą stratą w życiu. Śmierć nie jest najgorszą stratą w życiu. Największą stratą w życiu jest to, co umiera w nas za życia. Zadam wam pytanie. Ile swoich marzeń zakopaliście w grobie? Ile swoich marzeń, pragnień pochowaliście na cmentarzu waszego życia? Ile jest w waszym życiu cennych jakichś rzeczy, które miały miejsca, które po prostu zostały zakopane, pochowane? Są takie rzeczy? Mieliście marzenia? Macie marzenia, które złożyliście do swoich własnych grobów? Ja z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, ja miałem marzenia, które pochowałem, będąc człowiekiem uzależnionym. Ale powiem wam coś, na tym się ta historia nie skończyła. Bóg wiele z moich marzeń wskrzesił do życia. I dzisiaj mogę realizować marzenia, które wcześniej pochowałem w grobie. I do dzisiaj by tam leżały razem ze mną. Gdyby nie Jezus Chrystus. Gdyby nie On stanął na mojej drodze życia. A więc Jezus ma moc nie tylko nas wskrzesić do życia, nasze życie, nasze marne życie, ale również może wskrzesić do życia to, co zostało przeze mnie pochowane. Wczoraj wam mówiłem na temat mojej edukacji, że w wieku 29 lat byłem wyedukowany na książce Janko Muzykant. To była moja lektura i to było całe moje czytanie. Dzisiaj w swojej bibliotece mam ponad 1000 książek. Kocham książki. To, co zostało przeze mnie pochowane, Bóg wskrzesił do życia. Skąd w takim razie czerpać nadzieję? Co zrobić, żeby nadzieja nie umarła? To pytanie wciąż rozbrzmiewa w naszych uszach. Skąd wziąć nadzieję, która nie umiera? Ja wiecie, ja na przykład mogę coś ukraść i mieć nadzieję, że mnie nie złapią. Tak? Mogę palić 2 paczki papierosów dziennie i mieć oczywiście nadzieję, że się nie rozchoruję na raka płuc.
mogę korzystać z usług pań do towarzystwa w nadziei, że się nie zakażę jakąś chorobą. Mogę kłamać i oszukiwać w nadziei, że ktoś kupi moją wersję wydarzeń. Ale to jest tak, jakby budować dom bez fundamentu w nadziei, że się nie zawali. Czy ktoś z nas odważyłby się budować dom bez fundamentu? I mieć nadzieję, że będzie to solidny dom, będzie mocno się trzymał gliny i będzie dobrze. Jeżeli domu byśmy bez fundamentu nie postawili, to dlaczego nasze życie budujemy bez fundamentu? To dlaczego pomijamy tak ważny aspekt w naszym życiu? Co jest naszym fundamentem? Na czym jest postawione moje życie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Co jest fundamentem, co było do tej pory fundamentem mojego życia? Co to było? Towarzystwo? Nie wiem, może mój zawód wyuczony, może jakaś relacja z kimś. Co było fundamentem mojego życia, na którym wybudowałem swoje życie i to, gdzie moje życie jest dzisiaj? Jeżeli domu, garażu byśmy nawet nie postawili bez fundamentu, to dlaczego nasze życie budujemy bez fundamentu? Apostoł Paweł mówi, fundamentu innego nie ma jak Jezus Chrystus. Nie ma innego fundamentu. Jeżeli chcesz wznosić budowlę o zupełnie nowej jakości w swoim życiu, to musisz najpierw założyć fundament. A fundamentem tym jest Jezus Chrystus. Musimy mieć pewne źródło nadziei. Wiecie, to nie jest takie nadzieje, tak jak wam powiedziałem, że coś ukradnę i mam nadzieję, że mnie nie złapią. Nasze życie musi mieć pewne źródło nadziei. A tym źródłem nadziei jest Jezus Chrystus. W Mateusza 12, od 18 do 22 czytamy takie słowa. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. I werset najważniejszy. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. A więc źródłem naszej nadziei jest Jezus Chrystus. To nie jest nadzieja w formie życzenia, ale to jest fundament, na którym warto budować swoje życie. Przyjdzie dzień, że sprawiedliwość ostatecznie zatriumfuje. Mówię wam to. My dzisiaj możemy patrzeć na niesprawiedliwość tego świata, ale na miłość boską przyjdzie dzień, kiedy sprawiedliwość zatriumfuje. Czy w to wierzę, czy nie wierzę? Czy mi się to podoba, czy nie podoba? Ale przyjdzie dzień, kiedy sprawiedliwość zatriumfuje. Pytanie, po czyjej stronie będę? Próżno jej szukać dzisiaj wśród polityki. Trudno dzisiaj szukać sprawiedliwości w biznesie, sporcie, wśród stróżów prawa czy autorytetów religijnych. W świecie nawet przy dobrych intencjach ciężko jest sprawiedliwie osądzić, wydać sprawiedliwy wyrok i sprawiedliwie kogoś potraktować, nawet jeśli ma się dobre ku temu intencje. Chcę wam powiedzieć, że wielkie wygrane, a tym samym wielkie przegrane, często zawdzięczają swoje zwycięstwa bądź porażki niesprawiedliwości. I wcale to nie musi wynikać ze złych motywacji, ale po prostu ze zwykłych pomyłek. Gole strzelone ze spalonych, rzuty karne potraktowane zbyt pochopnie, wyroki na podstawie fałszywych zeznań, osąd w oparciu o plotkę. Możemy nawet kogoś uderzyć niesprawiedliwie Biblią, błędnie ją interpretując. Często bywamy niesprawiedliwi, choć nie jest to naszym zamiarem. Jest to po prostu nasza ludzka przypadłość, tendencja do pomyłek. I tak my sami często padamy ofiarą niesprawiedliwości. Dlatego musimy skądś czerpać nadzieję, że ostatecznie zatriumfuje sprawiedliwość. Biblia mówi, że w imieniu Jezusa
narody będą pokładać nadzieję. Dlaczego? Dlaczego w Jego imieniu? Dlaczego w Nim? Dlaczego akurat Pan Bóg na Niego wskazuje i mówi, to w Nim ludzie będą pokładać nadzieję? A każdy, kto w Nim pokłada nadzieję, Biblia mówi, nie zawiedzie się. Ile razy się zawiodłeś, zawiodłaś na ludziach? Ile razy zawiodłaś się nawet na okolicznościach, na różnego rodzaju systemach, które funkcjonują? Na różnego rodzaju procedurach, które obowiązują w urzędzie. Ile razy się zawiodłeś czy zawiodłaś? Ale Biblia mówi, że w Jego imieniu będą ludzie pokładać nadzieję, a ci, którzy położą w Nim nadzieję, nie zawiodą się. Możesz wyjechać stąd albo zawiedziony, albo możesz wyjechać stąd z nadzieją w Jezusie Chrystusie i z celem. A tym celem jest wieczność razem z Nim. I tam nadzieja cię doprowadzi. Jezus ma odpowiedź na ludzką tęsknotę utraconą w imieniu, utraconą z Edenu, przepraszam. Jezus ma odpowiedź na tą tęsknotę, na to pragnienie sprawiedliwości, na to pragnienie odnowy, odbudowy tego nieskazitelnego życia. Niemalże w genach nosimy pragnienie wieczności, ponieważ doczesność nigdy nie jest w stanie nas zadowolić. To, co się kończy, moi drodzy, to, co ma zawsze swój koniec, nigdy nie jest w stanie nas w pełni zadowolić. Tylko to, co trwa wiecznie, tylko to, co się nie kończy, tylko wieczność jest w stanie nas w pełni zadowolić. Doczesność nigdy nas w 100% nie usatysfakcjonuje, dlatego że doczesność się kończy. Nawet najpiękniejsze chwile w życiu się kończą, najcudowniejsze czasy za granicą się kończą. Nasze dzieci dorastają i ten czas dzieciństwa, który jest cudowny, się kończy. Wszystko się w doczesności kończy i nie jest nas w stanie w 100% zadowolić. Jedynie, co jest nas w stanie w 100% zadowolić, to wieczność. Wieczność, którą możemy doświadczać również i na ziemi. Wieczność w Chrystusie, bo Chrystus jest wieczny. Jeśli mamy relację z wiecznym Chrystusem, doświadczamy już poniekąd tej cząstki, smakujemy tej wieczności, tego czegoś, co się nie kończy, bo Jego miłość się do nas nie kończy. Ktoś może Cię przestać kochać, kto Cię kocha, może Cię zacząć nienawidzić. Ale miłość, która jest w Chrystusie, nigdy się nie kończy. Ona się zaczyna i ona trwa. Oczywiście zaczyna się w sensie takim naszych doświadczeń, bo Jezus zawsze nas kochał. Bez względu na to, cokolwiek, czy byliśmy w stanie zrobić cokolwiek złego czy dobrego. Jego miłość jest. Ale my ją zaczynamy rozumieć. Zaczynamy ją doświadczać wtedy, kiedy nawiązujemy z Nim relacje. W Księdze Kaznodziei pisze, że wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Jezus jest wieczną nadzieją, ponieważ On jest wieczny. To nie jest nadzieja, która zniknie jutro po południu. To nie jest nadzieja, która zniknie wraz z jakimiś doniesieniami w mediach, które będą jakieś bolesne. To nie jest nadzieja, która pojawia się i znika. To jest nadzieja, która trwa, ponieważ On jest wieczny. Jezus jest niegasnącą nadzieją, ponieważ blask Jego chwały nigdy nie zgaśnie. Jezus jest żywą nadzieją, która nie umiera, ponieważ On już nie umrze. On jest wiecznością. Jezus jest prawdziwą nadzieją, ponieważ On jest ucieleśnieniem prawdy. W Nim jest prawda. W Nim mieszka prawda. My czasami szukamy prawdy, chcemy doświadczyć, chcemy zgłębić prawdę. Poza Chrystusem możemy się pomylić. I zaraz, słuchajcie, po tych słowach, że w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Wiecie, co jest niezwykłe w Biblii? Kiedy nie czytamy Biblię, tak wiecie, z kartki na kartkę, ale kiedy z pokorą pochylimy się nad Słowem Bożym. Kiedy czytamy Biblię, ja nie mówię, żeby dzielić, wiecie, werset na atomy. Tu nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby po prostu myśleć nad tym, co się czyta. Żeby nie zaliczyć, no jakbym się ktoś zapytał, no dzisiaj rozdział przeczytałem. Nie o to w Biblii chodzi.
Biblia jest tak cudowna, tak niesamowita. To słowo jest tak żywe, że po tych słowach, że w Jego imieniu narody pokładać będą nadzieję, zaraz czytamy, wtedy przyniesiono do Niego opętanego i zobaczymy, co z tej nadziei. Wtedy, kiedy po tych słowach, które padły, że w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję, przynoszą do Niego opętanego, który był ślepy i niemy. No i zobaczymy, czy warto mieć w Nim nadzieję. Niezwykłe. W Biblii nie ma nic przypadkiem. Wszystko jest zapisane z Bożego natchnienia, palcem, omylną ręką ludzką, ale z natchnienia nieomylnego Boga. Przyniesiono do Niego opętanego. No i zobaczymy, czy warto mieć w Nim nadzieję. I to jest pół wersetu. Znaczy, wiecie, że tak tam nie pisze, jak ja mówię. Ale to jest ciekawe, że jest mowa o nadziei, a następnie mocne zderzenie z ludzkim nieszczęściem. Przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go. Także odzyskał mowę i wzrok. Warto mieć w Jezusie nadzieję? Warto pokładać w Nim nadzieję? Czy ja i Ty jesteśmy wśród tych ludzi, którzy pokładają w Nim nadzieję? Amen. Żeby za tym amen coś było jeszcze, wiecie. Nie tylko samo hasło. Żeby było nasze życie w praktyce. Dla tego człowieka pogrążonego w ciszy i w ciemności wydawałoby się, że nie ma żadnej nadziei. Ślepy, głuchy, no jaka jest nadzieja? Demon pozbawił go tego, czym cieszy się każdy zdrowy człowiek. Możliwością mówienia, możliwością patrzenia, możliwością komunikacji, możliwością poznawania świata, ludzi, nawiązywania relacji. Był ograbiony ze zdolności podziwiania, zachwytu tego, co Bóg stworzył. Wiecie, podobne rzeczy czynią środki psychoaktywne. Pozbawiają nas poznania. Pozbawiają nas relacji. Stajemy się ślepi, widzimy tylko jedno. Wiecie, sklep i parę śmietników, w których mogę znaleźć puszki po piwie, żeby sprzedać aluminium i przeżyć kolejny dzień. Możemy być zaślepieni naszymi problemami. Możemy być zaślepieni i chodzić w ciemności z powodu nienawiści, z powodu nieprzebaczenia, z powodu goryczy, z powodu zranień. Możemy być ślepi i głusi na to, co mówi Ewangelia, co mówi Słowo. Ten człowiek był ograbiony z tego, co Bóg stworzył. Nie wiem, czy on był pozbawiony nadziei, czy nie, ale gdyby nie Jezus, nie byłoby dla niego absolutnie żadnej nadziei. Śmiem posunąć się do stwierdzenia, że gdyby nie Jezus Chrystus, dla mnie nie byłoby żadnej nadziei. I śmie posunąć się do jeszcze śmielszego stwierdzenia. Być może Ty jesteś taką osobą, że jeśli nie Jezus Chrystus, to już nikt. Może już tak Twoje życie się posypało, że jeśli Jezus Chrystus tego do kupy nie złoży, to już nikt tego nie złoży. Tak wiele ludzi potrzebuje dzisiaj nadziei, że pokonają chorobę, że spłacą zaciągnięte długi, że odbudują porwane przez huragany dachy, że odremontują może zalane przez powódź domy. Dzisiaj mamy takich ludzi, którzy potrzebują nadziei na odbudowę relacji. Wielu ma nadzieję na odzyskanie utraconych więzi. Inni potrzebują nadziei, żeby przejść przez rozwód. A jeszcze inni, żeby się pozbierać po śmierci bliskiej osoby. Matki płaczą w nadziei, że ich synowie i córki przestaną się staczać. A ojcowie mają nadzieję, że ich dzieci zbuntowane któregoś dnia wrócą do domu.
Słowo Boże wyraźnie mówi, że w Nim, w Jezusie Chrystusie, ludzie będą pokładać nadzieję. Nie bądźmy tymi, którzy przyglądają się tylko, jak inni w Nim nadzieję pokładają. Ale bądźmy tymi, którzy to czynią. I ostatnim pewnym źródłem, znaczy nie wiem, czy ostatnim, no, w moim wykładzie, bo nie chcę już przedłużać. Kolejnym pewnym źródłem nadziei jest Słowo Boże. A więc jest Jezus Chrystus jako osoba, jako ktoś, z kim mogę mieć autentyczną, żywą relację. I kolejny element naszej nadziei to jest Słowo Boże. I czytamy w Biblii, w liście do Rzymian 15:4, cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. To jest nasza pociecha. Żebyśmy przez pociechę z Bożego Słowa mieli nadzieję. Ze Słowa Bożego czerpiemy pociechę, która wlewa, podsyca, wzmacnia naszą nadzieję. Nie jest to nadzieja chwilowa, która znika jak cień. Jest to nadzieja, która trwa nawet wtedy, kiedy znika słońce. Jest to nadzieja trwała, o którą możemy się oprzeć jak o skałę. Nie jest to ślepa nadzieja, która chodzi po omacku i tak naprawdę nie wiem, gdzie mnie zaprowadzi. Jest to nadzieja, która doskonale widzi jutro. Dlatego jest tak bardzo ważna dzisiaj. Żyjąc w oderwaniu od Słowa Bożego, żyjemy w oderwaniu od nadziei. Bo jeśli z Bożego Słowa nie czerpiemy nadziei, to skąd mamy czerpać nadzieję? Z programów telewizyjnych? Z gazet? Skąd będziemy czerpać nadzieję? Wielokrotnie doświadczyłem, jak poprzez nadzieję ze Słowa powracała siła, powracała wiara, nadzieja była wzmacniana. Wielokrotnie słyszałem od ludzi, jak nadzieja płynąca ze Słowa Bożego ocierała ich łzy, podnosiła z kolan, uciszała jakieś szatańskie, demoniczne głosy, żeby się poddać, żeby już nie iść dalej, żeby zrezygnować. Dawała dobre rady i napełniała otuchą. Przypowieści Salomona 23, od 17 do 18 czytamy: niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed Tobą przyszłość, a Twoja nadzieja nie zawiedzie. Nie patrz na tych, którzy żyją z dala od Boga, którzy może na oko mają dobre życie, ale tak naprawdę wszystko w środku powywracane. Niech Twoje serce zabiega o bojaźń Pana. Wtedy, zobaczcie, jest przed Tobą przyszłość, a Twoja nadzieja nie będzie zawodna. Twoja nadzieja nie zawiedzie. Przyszłość i niezawodna nadzieja. Deficytowy towar w dzisiejszych czasach. Skąd się biorą? Na pewno nie z patrzenia na uśmiechniętych celebrytów, zdobiących okładki popularnych, kolorowych czasopism. Na pewno nie ze słuchania kłamstw polityków, zwiedzających świat za pieniądze podatników. Na pewno nie z naśladowania gwiazd show biznesu, opływających w luksusach. Można wpaść w pułapkę zazdrości takiego życia. Przyszłość i niezawodna nadzieja bierze się z pokornego serca, szukającego Bożej obecności i ufnego oczekiwania na Jego działanie. Nadzieja ma w sobie ładunek oczekiwania. Jeszcze jeden werset z przypowieści również Salomona. Wiecie, tam jest dużo mądrości. Ja kocham przypowieści Salomona. Tam jest tak wiele mądrości. Tam naprawdę można nabyć mądrości. I w 10:28 pisze: oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych w niwecz się obraca. Widzicie, bezbożni też mogą mieć nadzieję. Tylko ta różnica, że bezbożni nie mają nadziei w Bogu. A nadzieja, która nie jest nadzieją w Bogu, w niwecz się obraca.
Kolejnym moim celem było to, aby znowu dmuchnąć wasz ogień, tym razem nadziei. Wcześniej próbowałem dmuchnąć w ogień wiary. Teraz chciałem podsycić ogień nadziei, abyście nadzieję mieli w Jezusie Chrystusie. I tak jak powiedziałem, może się mylę, a może nie, ale dla kogoś z nas tutaj na tej sali Jezus może być ostatnią nadzieją. Może tak mamy pogmatwane życie, tak poplątane, że sami nie wiemy, od czego zacząć, żeby to prostować. Jeśli zaufamy Jezusowi Chrystusowi, jeśli w Nim będziemy pokładać swoją nadzieję, uwierzcie mi, On nie takie beznadziejne przypadki podnosił. George Miller kiedyś powiedział takie słowa: czymś niesamowitym jest i cudownym, co Bóg może zrobić z rozbitym sercem, pod warunkiem, że dostanie wszystkie jego kawałki. Nie część, nie jakiś ochłap, ale wszystkie jego kawałki. Może twoje serce jest po prostu rozbite. Twoje wnętrze, twoje życie to kupa jakichś tylko drobiazgów, jak rozbity wazon. Może tak wygląda twoje życie. Z ludzkiego punktu widzenia nie da się tego posklejać. Tak było w moim życiu. Ja pamiętam już po moim nawróceniu, ja wiecie, nie wiedziałem i tego nikt to nie tłumaczył, tak jak wy tutaj słyszycie, czy wiara, nadzieja, że można mniej więcej to zrozumieć jakoś. Ja się nawróciłem na zapleczu sklepu i mi nikt nie tłumaczył, co to jest wiara, co to jest nadzieja. Jak przyszedłem do kościoła, to mi się zapytali, czy oddałem życie Jezusowi. Taki, wiecie, kościelny slang. Mówię, chwila. Ja nie mam zamiaru nikomu życia oddawać. Ja już byłem zbawiony, byłem nawrócony, ale szokiem było dla mnie takie powiedzenie. Jak ja mogę komuś życie oddać? A jak ten ktoś zrobi z moim życiem nie to, co mi się podoba? Nie wiem, wyślę mnie do Afryki na misję na przykład. Albo na Bliski Wschód. No nie za bardzo. Ale wiecie, jak zacząłem się na to zastanawiać, jak przyszedłem do domu, ja mówię, okej, w kościele mi się zapytali, czy oddałem życie Jezusowi. I zacząłem myśleć tak naprawdę, co to jest moje życie i co ja mam oddać temu Jezusowi. I jak zacząłem się zastanawiać nad moim życiem, to doszedłem do wniosku, że to nie jest życie. To są strzępy życia. Tam nie ma nic, co by w pionie stało, słuchajcie. Każda z dziedzin życia po prostu gdzieś w innym kącie. Moje życie było tak rozsypane, jakby tu ktoś, nie wiem, potrzaskał coś i wysypał na tą kaplicę. No i spróbuj to znaleźć. I poskładać jeszcze do kupy. I ze wstydem uklęknąłem, podrapałem się po głowie, mówię, Panie Jezu, mi tu mówią, że ja Ci mam życie oddać, a ja tak naprawdę to ja Ci nie mam co oddać, bo wszystko, co mam, to ochłapy. Wszystko, co mam, to strzępy, to jakieś kawałki, to jakieś przedmioty, to ja nawet nie mam Ci co oddać, ja nie mam Ci czym zaimponować. I się pomodliłem, wiecie, w ten sposób, Panie Boże, to, co widzisz, to strzępy życia. Jeśli Ty możesz i jesteś tak zainteresowany, żeby te strzępy i ochłapy poskładać do kupy, to ja Ci je daję wszystkie. Bo ja z tym już nie jestem w stanie nic zrobić. Jeśli Ty jesteś w stanie to poskładać, to okej. Ale ja już nie jestem w stanie element do elementu tego poskładać. I wtedy tak naprawdę, słuchajcie, zaczęła się prawdziwa, świadoma przygoda z Jezusem Chrystusem. To się działo, to się zaczęło w moim życiu dziać. Jak zobaczyłem, jak Pan Bóg składa moje życie element po elemencie, jak wyczyszcza moje życie, jak mnie błogosławi, jak z nędzy, które mnie wyciągnął, zaczął mi błogosławić, to dopiero zobaczyłem, jak bardzo warto mieć w Nim nadzieję, jak bardzo warto Mu ufać, jak bardzo warto Mu powierzyć życie, cokolwiek przez to rozumiem. Amen. Niech tu nie będzie nikogo dzisiaj, który by nie podjął takiej decyzji. Niech was Bóg błogosławi.